początek chciałabym zapytać o pana film Obraz Uczuć, który zdobył Grand Prix na naszym festiwalu w 2008 roku. Czy ta nagroda w jakiś sposób wpłynęła na jego dalsze losy? No to była jedna z najważniejszych nagród. Ten film spodobał się na festiwalach, zdobył kilka nagród. Dla mnie osobiście to była najważniejsza nagroda. Czy ta nagroda wpłynęła na jego losy? Tak jak każda, po prostu film jest zauważony, zapraszany na inne festiwale, oglądany przez większą publiczność, więc może w ten sposób, że więcej ludzi go obejrzało w rezultacie. Coming Out po polsku, czyli pana najnowsze dzieło, mówi znów o wykluczonych przez społeczeństwo, ale tym razem są to homoseksualiści. I co skłoniło pana do sportretowania tego właśnie środowiska? No, tym tematem się zajmuję już od 5 lat. Pierwszy taki film zrobiłem 5 lat temu dla amerykańskiej telewizji. To był również film o polskich gejach i lesbijkach wychodzących z szafy. Krótki film. A tym razem po 3 latach wysiłku w zdobyciu funduszy na to, żeby taki film mógł być zrobiony w Polsce, udało się te fundusze zdobyć i wspólnie z Katką Reszkę zrobiliśmy film dla Kanał Plus. Robiąc filmy dokumentalne, z pewnością ma pan styczność z wieloma fascynującymi ludźmi, często intrygującymi, i mam takie pytanie, czy jak już skończy pan produkcję swoich filmów, utrzymuje kontakt z tymi bohaterami? Jak najbardziej. To jest taka reguła i coś, w co wierzę, że należy się nie tyle identyfikować z bohaterami, co zaprzyjaźniać z nimi, czyli utrzymywać kontakt i jak gdyby śledzić ich dalsze losy, albo po prostu no, być przyjaciółmi. Ja mam wielu bohaterów. W ciągu 30 kilku lat mojej kariery zrobiłem ponad 40 filmów i ta grupa przyjaciół jest coraz większa z każdym rokiem. W tym roku na naszym festiwalu został pan członkiem jury, co pozwala patrzeć na całe to wydarzenie z całkiem nowej perspektywy. I jakich wrażeń dostarcza taka perspektywa? I czy może pan też już podsumować konkursowe filmy, które pan widział do tej pory? Było ich bardzo dużo. No, to jest edukacyjny proces dla mnie również. Ja się bardzo dużo uczę, dowiaduję, oglądam filmy, których nigdy bym inaczej nie zobaczył, więc one jakoś tam wpływają na mnie. To są jakieś nowe bodźce, nowe pomysły. Dużo dobrych filmów, ciekawe tematy, których wcześniej nie było w tego rodzaju festiwalach. Na przykład kilka filmów porusza sprawę niepełnosprawnych i seksu. Bardzo ciekawe filmy zresztą. I no, tak jak powiedziałem, to jest taki proces, gdzie my oglądamy, oceniamy, ale również się uczymy. Dobrze. I na koniec mam takie pytanie o pana prywatne filmowe gusty. Który film dotyczący osób niepełnosprawnych ceni pan najbardziej, który najbardziej lubi? Z tych filmów, które już były? Pana filmowy gust prywatny z wszystkich filmów. Ale mówimy o tym festiwalu? Nie, ogólnie. A, w ogóle. Bo nie wiem, czy mogę już zapytać o pana faworytę na festiwalu. Nie, chyba jeszcze nie wolno, bo to by się wydało tutaj. Nie, jest kilka takich filmów. Które utkwiły jakoś panu w pamięci, wywarły. Ja pracowałem przy takim filmie, który się nazywał When Billy Broke His Head. To był amerykański film właśnie o ludziach niepełnosprawnych, który był historią dziennikarza, reportera radiowego, który sam uległ wypadkowi na motorze i przez miesiąc był w stanie koma, wyszedł z tego i postanowił zrobić taki film. I jest tym bohaterem, który nas prowadzi w świat ludzi niepełnosprawnych. Bardzo, bardzo intymny, ciekawy. Tam się bardzo wiele w tym filmie dowiedziałem. To było 20 kilka lat temu. To był mój pierwszy film, który na ten temat kręciłem. Dziękuję bardzo za rozmowę i życzę wielu dalszych sukcesów.